Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W tym odcinku analizie lepkościowej podajemy olej Motulix Clean, który pracował w samochodzie BMW E92. Przesyłka została dostarczona przez pana Michała i zawiera. Próbka numer 1 to olej nowy. Próbka numer 2 to olej przepracowany, szczegóły nieco później. Rozpoczynamy od testu bibułowego celem porównania naszych olejów z punktu widzenia zmian wizualnych. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. BMW E92, rok produkcji 2009, silnik N53, 3-litrowa benzyna, przebieg ogólny 332 tysiące km. Właścicielem jest 38-letni mężczyzna preferujący wymianę oleju co 20 tysięcy km. Do samochodu zalany został olej Motul 8100 X-Clean 5W40 klasy jakościowej APSN ACA C3. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z zaleceniami producenta na temat oleju silnikowego, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 19 tysięcy km. Trasy, które pokonuje pan Paweł, to 90% trasa, dominują odcinki 100-kilometrowe. Niezbędna była dolewka, uwaga, 3 litry nowego oleju w trakcie eksploatacji. Zdecydowany rekordzista, jeśli chodzi o dotychczasowe obserwacje. Pan Michał, jak napisał, dba o właściwe rozgrzanie silnika przed obciążeniem, natomiast styl jazdy oceniłby na płynny i spokojny z okazjonalnym, zdecydowanym przyspieszeniem. Dodatkowo ważne, aby zaznaczyć, że podczas poprzedniej wymiany w kwietniu 2022 roku wykonano płukanie silnika, użyty środek to TEC 2000 Engine Flash. 20 minut w trakcie postoju, na podwyższonych obrotach około 2000 obrotów na minutę, jedna puszka TEC 2000 Engine Flash. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Tradycyjnie najpierw lepkość oleju świeżego, a później lepkość oleju przepracowanego. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca: 85,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 14,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Znamy wyniki dla oleju świeżego, konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta
obserwujemy niemal idealną zgodność. Wyniki nie różnią się więcej niż plus minus 1%. Pora na olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. Dla oleju przepracowanego zmierzona lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 74,2 mm² przez sekundę, w 100 stopniach Celsjusza 12,6 mm² przez sekundę, natomiast wskaźnik lepkości wynosi 170. A to oznacza, że zmiany lepkości kinematycznej są w przedziale plus minus 10% do plus minus 15%, czyli w przedziale ostrzegawczym. Decyzja o wymianie oleju wydaje się być słuszna. Natomiast wyniki są w pewnym stopniu zaskakujące, ponieważ trzeba uwzględnić fakt, że w trakcie eksploatacji olej w połowie został odświeżony. Wyjaśnieniem takiej sytuacji może być wiadomość od właściciela. W kwestii tej dolewki pan Michał napisał do mnie, że wynika to ze zużytej odmy, która z kolei jest częścią pokrywy zaworowej, a także nieszczelnej uszczelki miski olejowej. Na samym końcu tego filmu zostawiłem zabawę z przenośną aparaturą. Bonus rozrywkowy dla wytrwałych. Zobaczcie sami, jakie otrzymano zróżnicowanie wyników w trzykrotnym powtórzeniu.
Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Zapraszam osoby zainteresowane przebadaniem swojego oleju do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!